Władze Suwałk podjęły decyzję o rozstrzygnięciu trzech przetargów na poprawę bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań Reja Szczęsnowicza, Podchorskiego Jana Pawła II, Noniwicza Muzyczna. W sumie prace pochłoną ponad 1,5 miliona złotych. Na te zadania miasto pozyskało 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 240 dni na wykonanie zadań. Jak wszystko dobrze pójdzie, w listopadzie podpisujemy umowę, no to gdzieś tam połowa przyszłego roku. Ta sygnalizacja świetlna by pojawiła się na ulicy Podchorskiego i Jana Pawła II i ulica Szczęsnowicza, księdza Szczęsnowicza, ulica Reja. Natomiast tutaj na Noniewicza, to będzie no, taki azyl dla pieszych i troszeczkę lepiej doświetlenie one przejście dla pieszych. Także też poprawi się ta infrastruktura drogowa w tym miejscu. Planowane są kolejne inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na suwalskich skrzyżowaniach. W tym celu prezydent Suwałk przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy w dyspozycji wojewody podlaskiego. Chcemy po pierwsze całą ulicę Noniewicza, a może nie całą ulicę Noniewicza, tylko właśnie od ulicy Sejnejskiej do ulicy Dwernickiego, te wszystkie przejścia dla pieszych, bo tam ich trochę więcej jest, przebudować i właśnie poprawić w tym miejscu bezpieczeństwo pieszych. Drugie, taka ulica do kompleksowego też zadbania, co chodzi o przejście, to jest ulica Emilii Plater. Tam też kilka przejść dla pieszych jest i chcemy to zrobić. I trzecie, duże przedsięwzięcie związane z budową sygnalizacji świetlnej, to jest ulica Utrata, ulica Pogoda i ulica Łąkowa. Jeżeli miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie, to prace w tych miejscach ruszą już w przyszłym roku. 2 listopada ruszył nabór wniosków na nową suwalską kartę mieszkańca, dostępną w formie zbliżeniowej karty plastikowej oraz dedykowanej aplikacji Suwalska Karta Mieszkańca. Karta zmienia się w sensie nie ulg, bonifikat bądź zwolnień, ale w sensie i wyglądu, bo będzie jeden kolor karty, były 4 kolory. Teraz tylko będzie symbol odróżniający tą poszczególny rodzaj karty. Natomiast motyw na karcie podobny też z ratuszem i karta będzie miała tak zwaną warstwę elektroniczną po to, żeby można było ją w przyszłości rozbudowywać o nowe funkcje. Prosimy o zainteresowanie się złożeniem wniosku te osoby, których termin ważności kart upływa w styczniu 2022 roku. By wyrobić nową kartę, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do otrzymania suwalskiej karty mieszkańca w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Sejneńska 13 lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej www.skmsuwalki.eu. Zachęcamy do zamieszkiwania na terenie miasta jak najwięcej osób. Suwalska Karta Mieszkańca jest dedykowana dla takich mieszkańców, którzy płacą tutaj przede wszystkim podatku, którzy rozliczają się z własnego PIT-u, wskazując jako miejsce zamieszkania właśnie Suwałki. No, trzeba to wykazać, starając się o wydanie tego dokumentu. Program Suwalskiej Karty Mieszkańca został wprowadzony 1 września 2018 roku. Suwalska Karta Mieszkańca pozwala m.in. na korzystanie ze zniżek w placówkach kultury lub obiektach sportowych. Jedną z największych korzyści płynących z posiadania SKM-ki jest darmowa komunikacja miejska dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz darmowe przedszkola.